Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mieszkańcy, wydaje mi się, że ustawa o samorządzie gminnym nie przewiduje możliwości ograniczenia wypowiedzi mieszkańców, a tutaj wypowiedzi mieszkańców są na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Może zanim zacznę wypowiedź, poprosiłbym o opinię radcy prawnego, czy Rada Miasta może skrócić wypowiedź mieszkańców w debacie o stanie gminy, w sytuacji, gdy ustawa o samorządzie gminnym, która to reguluje, nie przewiduje takiego przywileju dla Rady Miasta. Czy mógłbym prosić o opinię prawną? No właśnie, no właśnie. Proszę pana, pan ma 3 minuty. Rozumiem, że odmawia pan tutaj opinii prawnej? Proszę pana, pan ma 3 minuty. Proszę przystąpić do wypowiedzi. Panie przewodniczący, ale mieszkaniec zadał pytanie i proszę o opinię prawną. Jeżeli jest taka opinia, to niech pan radca prawny wstanie i odpowie mieszkańcowi na pytanie. Panie mecenasie, bardzo proszę. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja oczywiście mogę zabierać głos, jak mi będzie udzielony. Bardzo króciutko przytoczę przepisy prawa, myślę, na które Pan Prezes się powoływał. Takie ograniczenia czasowego co do dyskusji nad raportem gminy, której biorą mieszkańcy, nie ma w ustawie. Artykuł 28AA ustęp 5 ustawy o samorządzie gminnym przewiduje, iż w debacie nad raportem o stanie gminy radni, podkreślam radni, zabierają głos bez ograniczeń czasowych. Następny ustęp 6 odnosi się do udziału w debacie mieszkańców i brzmi: w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos, a więc ten brak ograniczeń czasowych odnosi się do wypowiedzi radnych. Dziękuję bardzo. No właśnie, czyli nie ma w ustawie, panie mecenasie, jeżeli można dopytać, że można ograniczyć głos mieszkańcom, tak? Wniosek formalny, mogę zabrać głos? Szanowni Państwo, wniosek formalny, który był złożony w oparciu o statut miasta. Pytanie brzmiało, czy było sformułowane pytanie w ten sposób, że ustawa nie przewiduje ograniczeń czasowych. Jeszcze raz powtórzę, taki zapis dotyczy wystąpień radnych, a nie mieszkańców. Wniosek formalny był rozpatrzony w oparciu o statut miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja bardzo proszę o ponowne uruchomienie zegara, tak żeby jednak pan Krzysztof Jakubowski miał te 3 minuty na wypowiedź. Dziękuję. Informuję, że potrzeba mi około 7 minut na moje wystąpienie. Na początku chciałbym zwrócić uwagę, że w porządku obrad nie znalazł się projekt uchwały obywatelskiej zgłoszony przez Komitet Inicjatywy Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej, której jestem przewodniczącym. Proszę na temat. Uchwała dotyczyła, to jest ważne, ponieważ ustawa o samorządzie mówi, że taka uchwała staje się przedmiotem obrad Rady Gminy na najbliższej sesji po złożeniu projektu. Projekt został złożony 19 czerwca. Jeśli ktoś potrafi powiedzieć, kiedy będzie najbliższa sesja od 19 czerwca, to prosiłbym o policzenie, ewentualnie zastanowię się później. Oczywiście zapytamy też wojewodę, czy ten przepis nie obowiązuje w Lublinie. Jeśli chodzi o raport o stanie gminy, budżet obywatelski. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że w raporcie są przedstawione informacje o wynikach głosowania, o kosztach projektów. Natomiast policzyłem sobie w sprawozdaniu z wykonania budżetu projekty, które miały być zrealizowane w 2018 roku kwotowo i ile zostało zrealizowanych, to w zeszłym roku na planowane 14,9 miliona złotych wykonano 11,1 miliona złotych, to jest 74% kwotowo. Więc tutaj myślę, że jest do poprawy, żeby ten odsetek projektów realizowanych był wyższy. Między innymi linowy mini park rozrywki i skwer wypoczynkowy za 300 tysięcy odstąpiono od realizacji z powodu braku dojazdu. I pytanie do prezydenta, czy w związku z tym kolejny projekt z listy został albo zostanie zrealizowany, czy po prostu przepadło. Jeśli chodzi o realizację budżetu obywatelskiego, myślę, że dużym plusem tutaj dla Urzędu Miasta, dla prezydenta jest angażowanie mieszkańców, zwłaszcza na etapie tworzenia regulaminu. Te konsultacje, które są co roku, no uważam, że są wzorcowo prowadzone przez Biuro Partycypacji, także to jest na pewno duży plus. Jeśli chodzi o minus, to myślę, że warto było się zastanowić, bo też tego w raporcie nie ma, że spada liczba osób głosujących. W 2016 roku było to około 70 tysięcy mieszkańców, w 2017 38 tysięcy, w roku poprzednim 25 tysięcy mieszkańców. Jeśli chodzi o inne kwestie dotyczące stanu gminy, to co w raporcie mi zabrakło, to sprawy sądowe miasta Lublin. Ile tych spraw było, jakie koszty miasto poniosło. Mnie szczególnie na przykład by interesowały sprawy związane z dostępem do informacji publicznej.
ile tych spraw Urząd Miasta, Prezydent wygrał, ile było wyroków na niekorzyść miasta. Jeśli chodzi o stan finansów miasta, to w raporcie ani razu nie pada słowo dług czy zadłużenie. Myślę, że to jest też istotna sprawa, która powinna się tutaj znaleźć. Według wieloletniej prognozy finansowej z grudnia 2014 dług miasta na koniec 2018 roku miał wynieść 1 240 000 000, a według sprawozdania jest to 1 450 000 000, czyli o 200 milionów więcej niż planowano jeszcze na początku kadencji, więc jest to rozbieżne. Chciałem też zwrócić uwagę, że w marcu zeszłego roku jako Fundacja Wolności złożyliśmy petycję w sprawie zmiany zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami, tak aby publikowały sprawozdania zarządu, rady nadzorczej, sprawozdania finansowe, rejestry umów. W czerwcu petycja została rozpatrzona, gdzie otrzymaliśmy informację, że trwają prace nad wprowadzeniem wytycznych dla spółek, zgodnie z którymi spółki opracują tak zwany raport roczny. I też mam pytanie, czy te raporty już są, czy kiedy można się ich spodziewać, bo jak przeglądałem na stronach, to nie ma. Pytanie, prezydent powiedział w swojej prezentacji, że stadion pokrywa koszty, czy rozumiem, że się bilansuje, więc chciałem zapytać, czy tutaj to też uwzględnia kwotę, którą miasto przekazuje MOSiR-owi na organizację meczów motoru i czy to jest około 2 milionów złotych rocznie, czy ta kwota też tutaj wchodzi jakby w to bilansowanie. Tutaj też, czego mi brakuje w raporcie, to są relacje między prezydentem a Radą Miasta. Proszę zbliżać się do końca. Chciałem zwrócić uwagę, że na przykład Fundacja Batorego rekomenduje, żeby w raporcie zawrzeć informację na temat zatrudnienia radnych w miejskich spółkach. Sobie na przykład sprawdziłem, według oświadczeń majątkowych 5 radnych pracuje w miejskich spółkach. No jeszcze tak statystycznie to średnie ich wynagrodzenie to jest 7 tysięcy złotych miesięcznie. Jeśli chodzi też o relacje prezydenta z Radą, taka też statystyka policzona przeze mnie, że w zeszłym roku przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2019 z około 174 wniosków Komisji Rady Miasta prezydent uwzględnił 13 z wnioskowanych 269 milionów na 3 miliony 800. Kolejne zagadnienie to jest wyludnianie się miasta. Według tutaj tych badań przedstawionych w raporcie 18% respondentów odpowiada raczej tak lub zdecydowanie tak na pytanie, czy rozważa przeprowadzkę do gmin otaczających Lublin. W 2017 roku było 1800 mieszkańców. W tym roku przez 5 miesięcy ponad 300 osób się wymeldowało z Lublina. I tutaj mi się wydaje, że to zasadne pytanie, co zrobić, żeby ten odpływ zatrzymać. Zdaję sobie sprawę, że jest taka tendencja ogólnopolska, ale może problemem byłoby to, że Lublin jest mało atrakcyjny do życia, że lepiej mieszkańcom się mieszka pod miastem. I ostatnie zagadnienie to temat partycypacji. Pamiętajmy, że gmina, miasto Lublin to jest wspólnota mieszkańców. Prezydent i Rada Gminy są tylko organami władzy, a władzą są mieszkańcy. Lublin. Proszę kończyć. Kilka lat temu, w 2014 roku, prezydent odebrał dla Lublina certyfikat miasta zarządzanego partycypacyjnie. Ja chciałem tutaj odnieść się trochę do tej partycypacji na przykładzie tematu dotyczącego Górek Czechowskich. W zeszłym roku w panelu obywatelskim 60 losowo dobranych mieszkańców rozmawiało na temat strategii walki ze smogiem. Nawet do dzisiaj jest wypowiedź prezydenta na stronie Urzędu Miasta. Prezydent Żuk zobowiązał się, że zaakceptowane przez panelistów rozwiązania zostaną włączone do miejskiej strategii walki ze smogiem. To jest wypowiedź z dzisiaj skopiona ze strony urzędu. Jedną z rekomendacji przegłosowanych przez te 60 losowo dobranych osób było pełna ochrona przed zabudową kubaturową całego obszaru Górek Czechowskich jako naturalnych płuc proszę i filtra pana, antysmogowego. Kończyć. Rekomendacja nie została uwzględniona. Następnie mieliśmy referendum lokalne, które prezydent zapowiedział pod koniec kampanii wyborczej. Treść pytania została skonstruowana bez konsultacji z mieszkańcami. Przypomnę, że Fundacja Wolności składała petycję do Rady Miasta o konsultację treści pytania. Petycja była rozpatrywana przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji dzień po odbyciu referendum. Wnioskowaliśmy też o dodanie większej liczby pytań.
prezydent skomentował to w mediach, że nie można się wypowiadać jak w starożytnej Grecji o wszystkim, bo to nie są te czasy. Też zwrócę uwagę, bo o to też pytaliśmy, że kampania informacyjna Urzędu Miasta na temat referendum polegała na umieszczeniu informacji na stronie internetowej, rozwieszeniu obwieszczeń. W efekcie 22 708 mieszkańców wypowiedziało się przeciwko zabudowie Górek Czechowskich. Frekwencja wyniosła 12,9%. Komentarz ze strony urzędu następnego dnia był taki, że frekwencja była zaskakująco niska, że nikt się nie spodziewał, że będzie poniżej 30%. Dla porównania, proszę pana, proszę kończyć. Dla porównania, w 2015 roku referendum lokalne odbyło się we Wrocławiu. Cztery pytania tam zostały zadane, było to połączone z referendum ogólnokrajowym. Frekwencja wyniosła 10,5%, mniej niż u nas, i przytoczę wypowiedź prezydenta Dutkiewicza. Tak jak wcześniej zapowiadałem, ja i moi współpracownicy uszanujemy wolę mieszkańców w kwestiach, o które pytaliśmy w referendum, powiedział prezydent Wrocławia. Dziękuję panu jeszcze bardzo. Jako jeszcze kolejny pan Marek Izdebski. Już kończę. Zapraszam pana Marka Izdebskiego. Już kończę. Proszę pana, pan już dwukrotnie przekroczył czas. Zapraszam pana Marka Izdebskiego. Czas 3 minuty. Przekroczył pan. Jest, proszę pana. Bardzo zapraszam pana Marka Izdebskiego. Ale ja już kilkakrotnie prosiłem, żeby pan kończył. Proszę, 2 zdania. Podręcznik zarządzania partycypacyjnego, opracowany między innymi we współpracy z Urzędem Miasta Lublin, na stronie 11 mówi o poszanowaniu interesu ogólnego jako warunki dobrej partycypacji. Choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo przedstawiać swój partykularny interes, to ostateczne decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne. I już ostatnie zdanie. Jeśli chodzi o sprawę Górek Czechowskich, to trzeba przyznać, że prezydentowi udało się zjednoczyć Lublinian. Od radnych Prawa i Sprawiedliwości, poprzez Stowarzyszenie Koliber, miejskich aktywistów, działaczy kultury, osoby związane z Komitetem Obrony Demokracji, nawet aż po środowisko Gazety Wyborczej, dziennikarzy. Wszyscy stoją murem, ale nie bardzo za Żukiem, tylko za Górkami. I to jest stan Dziękuję, Lublin. Dziękuję, proszę opuścić mównicę.